Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na recenzję myszki dla graczy od firmy Cougar. Mowa tutaj o modelu 550M. Jest to pierwszy sprzęt od firmy Cougar, który jest u mnie w testach, mam nadzieję, że nie ostatni, ponieważ ta myszka zaskoczyła mnie niezwykle pozytywnie. Dlaczego? Jakie są szczegóły? Wszystkiego dowiecie się z tej recenzji, a cenę tej myszki i innych modeli od Cougara sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc już bez zbędnego przedłużania zaczynamy. A więc przed nami myszka Cougar 550M. Gryzoń wykonany niezwykle solidnie i niezwykle wygodny. Konstrukcja wyprofilowana jest pod prawą rękę, czyli myszka posłuży głównie graczom praworęcznym. Natomiast nie jest jakoś specjalnie wyprofilowana. Te profilowania są naprawdę bardzo delikatne. Natomiast zacznijmy może od podstawowych informacji o tej myszce. Tak więc, myszka ta posiada laserowy sensor. Jest to sensor firmy Pixart, dokładnie model 3988. Tak więc jedna z najlepszych konstrukcji tego producenta. Jeśli chodzi o wartości DPI, to możemy tutaj wybierać od 50 aż do 6400 DPI. A więc myślę, że te wartości zadowolą dosłownie każdego gracza. Pozostałe parametry również świadczą o jakości tej myszki, ponieważ prędkość myszki to 200 IPS-ów, a przyspieszenie wynosi 50G, czyli parametry dokładnie takie jak w myszkach konkurencyjnych firm, tych takich z najwyższej już półki i cenowej i jakościowej. I tak samo tutaj te parametry są naprawdę wyśrubowane maksymalnie. Oczywiście próbkowanie 1000 Hz, co oznacza prędkość reakcji w 1 milisekundę. Po prostu tak powinno być w myszce dla graczy, a nie inaczej. Myszka ma 512 kB wbudowanej pamięci oraz oprogramowanie UIX, dzięki któremu bardzo fajnie sobie ją skonfigurujemy. I w sumie mamy 6 przycisków, a pod przyciskami głównymi występują przełączniki firmy Omron. Producent nie podaje co prawda tutaj żywotności, ale w przypadku Omrona jest to minimum 10 milionów kliknięć. W przypadku tych przełączników może to być nawet więcej. Tak więc taka myszka po prostu wystarczy na długie miesiące, nawet lata grania, zanim cokolwiek w niej zaczniesz szwankować. Jeśli chodzi o przewód, moi drodzy, to ma on 1,80 m, czyli długościowo taki standard. Jest dość cienki i dość elastyczny. Zakończony jest wtykiem USB, oczywiście z logo firmy Cougar. Wtyk taki całkiem fajny, fantazyjny. I oczywiście mamy pozłacane styki dla najlepszego przewodnictwa sygnału, po prostu żeby nie było żadnych strat, żadnych opóźnień. I zobaczcie, jak to jest tutaj zakotwiczone, rozwiązane od strony samej myszki. Mamy tutaj taki element zabezpieczający. To jest z plastiku, wygląda troszkę jak metal. W środku mamy jeszcze taki gumowy element i dopiero wychodzi nam kabel. Tak więc moim zdaniem to bardzo dobrze zabezpiecza ten kabel we wnętrzu i przed jakimś wyrwaniem, przerwaniem i przed złamaniem kabla w tym miejscu. I oczywiście sam oplot też zabezpiecza świetnie przed uszkodzeniami mechanicznymi, czyli przerwaniem kabla, rozerwaniem izolacji. Takie oploty są naprawdę bardzo, bardzo wytrzymałe. No i przy okazji, jak widzicie, ten przewód wychodzi z lewej strony myszki, robi też za taki element dekoracyjny, ponieważ bardzo się to rzuca w oczy i moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o wagę, to producent deklaruje tutaj 120 gramów i już sobie to szybciutko potwierdzamy, ważymy bez kabla, dokładnie idealne 120 gramów, więc myszka już raczej z takich cięższych. Nie mamy tutaj już co prawda żadnych ciężarków, natomiast waga jest słuszna. Myszka jest bardzo dobrze dociążona, ze środkiem ciężkości położonym mniej więcej w tym miejscu za tym przełącznikiem tutaj wielozadaniowym. Więc jeśli chodzi o poruszanie się tą myszką po podkładce, to jest po prostu genialnie, wręcz bym powiedział. I się tutaj producent bardzo do tego aspektu przyłożył. Zaraz ją sobie obejrzymy dalej, zobaczymy klawisze i tak dalej. Natomiast spójrzcie na spód. Mamy tutaj sam sensor laserowy, właśnie tego Pixarta 3988 i mamy też naprawdę duże, dwa duże ślizgacze i duży ślizgacz
tylni i to wszystko jest zrobione z naprawdę świetnej jakości materiału. Te ślizgacze są bardzo, bardzo gładkie. Tak więc jeśli weźmiemy sobie tą myszkę na podkładkę, to zauważymy, że ona porusza się po niej z bardzo, bardzo dużą łatwością, lekkością. Tak więc nieważne, czy gramy w CS-a, czy w inną grę, robimy dynamiczne ruchy na boki, to ta myszka nie ma z tym żadnych problemów. Czy na przykład celujemy, obracamy się dookoła własnej osi, też zobaczcie, jednym palcem ta myszka po prostu płynie. Tak więc to świadczy o jakości ślizgaczy. Na takiej najzwyczajniejszej podkładce, nie jest to żadna hybrydowa podkładka, po prostu zwykła podkładeczka o powierzchni typu Speed. Tak więc przyjrzyjcie się jeszcze raz, te ślizgacze są ogromne i są po prostu świetnej jakości. No i patrząc dalej, moi drodzy, mamy też taki bardzo fajny element ozdobny rzucający się w oczy, czyli takie dwa pomarańczowe, wyglądające jak metal, fragmenty obudowy. Bardzo fajnie to się odznacza, bardzo fajnie to się prezentuje i też ujawnia nam przy okazji naprawdę dużą, wielką rolkę, która chodzi, jak dla mnie, pracuje bardzo fajnie, ponieważ jak widzicie, z takim lekkim przycięciem, lekkim oporem, ja taki tryb działania rolek bardzo lubię. Nie lubię, jak są zbyt swobodne, ani nie lubię też, jak się kręcą z nadmiernym oporem. Tutaj jest to bardzo fajnie wyważone, oczywiście rolka działa jako przycisk i zobaczcie, jest wykonana z gumy, więc nasz palec się trzyma na niej naprawdę świetnie. Następnie mamy przyciski główne i z tym całym elementem tworzą one tutaj bardzo ciekawy wzór. Wizualnie wygląda to po prostu znakomicie, ale przy okazji posłuchajcie, jak one cicho pracują. I teraz tak, jeśli chodzi o chwyty. No myszka dość duża, więc jak na moją dość dużą dłoń, to idealna do pełnego chwytu, czyli do tak zwanego palm gripu. Dłoń sobie cała spoczywa, palce sięgają prawie do końca tych klawiszy. Natomiast jeśli ktoś chwyta sobie tak zwanym fingertipem, czyli dłoń leży gdzieś tu oparta na blacie, natomiast myszkę trzymamy tylko końcówkami palców, to zobaczcie, też nie ma z tym żadnego, naprawdę żadnego problemu, żeby je sobie wcisnąć. I trzeci popularny chwyt, czyli claw grip, chwyt dobry do małych myszek, tutaj też możemy zastosować, ponieważ jeśli chwycimy chwytem typu claw grip i nawet naciśniemy sobie tutaj bliżej już tego przełącznika, to nie ma problemu z reakcją klawisza. Więc te przyciski są naprawdę długie i reagują aż do tego miejsca, moi drodzy, dlatego świetnie nadadzą się do każdego chwytu, jakikolwiek sobie tutaj wymarzymy, więc bardzo fajnie. Potem mamy coś bardzo ciekawego, ponieważ jest to taki przycisk, który możemy sobie zaprogramować i jak widzicie, on działa w taki sposób, że nie jest wciskany, tylko jest jakby odciągany do tyłu. Ciekawa rzecz, można to sobie skonfigurować, domyślnie mamy tutaj DPI, ale można to oczywiście zmienić. Kolejne przyciski i już w sumie ostatnie przyciski to dwa przyciski boczne, jak widzicie, naprawdę duże, też dość ciche i pracujące z bardzo fajnym oporem. Trzeba je tak dość mocno wcisnąć i bardzo fajnie natychmiastowo powracają do swojej pozycji. Co do rozmieszczenia, zobaczcie, mój kciuk tutaj pasuje idealnie, a do tego muszę go troszeczkę odwieść. I ten tylny przycisk reaguje troszeczkę lżej niż ten tutaj duży. Może przez rozmiar, może po prostu tak ma być, żebyśmy lepiej mogli to sobie wyczuć, ale zrobione jest to bardzo fajnie. I teraz troszeczkę co do materiałów. Materiały tutaj, ja już bym nie krępował się użyć tego sformułowania, że są tutaj klasy premium, ponieważ całe to tworzywo tutaj to jest bardzo ładny, matowy plastik, tworzywo z logo Cougara, które po kilkunastu dniach testów nie nosi żadnych śladów użytkowania. Czyli nie wytarło się, nie złapało rys, nie jest nawet specjalnie tłuste. Jakoś tej myszki dużo razy nie czyściłem, nie odtłuszczałem, więc wygląda naprawdę fajnie. A weźcie pod uwagę, że są upały, więc ta myszka po prostu wygląda doskonale. Po bokach mamy elementy z gumy. Zobaczcie, takie dość chropowate, jak sobie przejdziemy po tym paznokciem. Więc, moi drodzy, to bardzo dobrze poprawia chwyt. Jak tutaj kciuk nam trzyma, z drugiej strony też palec serdeczny, czy jak tam sobie ułożymy dłoń, to bardzo dobrze
mocuje się ta myszka w naszej dłoni naprawdę świetnie. Potem mamy już elementy ozdobne, to jest znów pomarańczowe elementy ozdobne, które bardzo ładnie kontrastują z tym przodem i to tutaj wygląda też bardzo ładnie. Tutaj mamy element podświetlany, który zobaczycie za chwilkę. I cały kształt myszki, jak widzicie, jest też taki dość ciekawy. Mamy tutaj takie pościnane krawędzie, a od góry myszka wygląda właśnie w ten sposób. I jeszcze taki rzut od przodu. Widzimy, że to profilowanie na prawą dłoń nie jest takie duże, ale myszka wyraźnie opada nam od strony lewej do prawej. Tak, żeby po prostu nasza dłoń się bardzo fajnie, wygodnie tutaj ułożyła. I co do wysokości myszki, to jest taki dość klasyczny układ, że myszka niska z przodu, potem idzie ostro do góry, a następnie opada. To jest bardzo, bardzo komfortowy układ dla dłoni. Taki bardzo naturalny, bym nawet rzekł. Co do tego podświetlenia, możemy to sobie skonfigurować ponad 16 milionów kolorów, więc nie ma z tym żadnego problemu. Teraz już Wam właśnie ją podłączam i będzie też demonstracja podświetlenia. Dobrze, moi drodzy, zmniejszyłem oświetlenie w studio. Troszeczkę może jeszcze lampę odsunę, to będzie ciekawiej to wszystko wyglądać. I przede wszystkim mamy tutaj wyświetlacz. Zobaczcie, domyślnie to nam pokazuje wartości DPI. Przy okazji słyszycie, jak ten przycisk, przełącznik tutaj pracuje. Też bardzo kulturalnie. Jest to jakiś denerwujący dźwięk. I teraz widzimy już element podświetlenia. Taki bardzo fajny dodatek. Całe oprogramowanie też pokażę Wam za chwilkę dokładnie. Natomiast zobaczcie jeszcze na efekty tego podświetlenia. Może ono być stałe i może być też oddychające. Jak widzicie, osobno możemy skonfigurować sobie tą część i też ten tutaj wyświetlacz DPI. Czyli na przykład teraz przestawiam na kolor czerwony i kolor żółty. OK. I moi drodzy, gotowe. Czerwony, żółty. Takie niby małe elementy, ale bardzo dobrze tą myszkę dodatkowo jeszcze ozdabiają, dają jej po prostu charakteru. Tak więc jeśli chodzi o samą myszkę, podstawowe dane i jej cechy, to mamy tutaj już dokładnie opisane wszystko moim zdaniem. Teraz bierzemy się już za konkrety. Testy syntetyczne i testy najważniejsze, czyli testy w grach. Zapraszam do dalszego oglądania. W głównej zakładce możemy ustawiać m.in. wartości DPI dla trzech profili. Mamy także kilka profili dla myszki. Możemy zmieniać ustawienie DPI dla specjalnego przycisku Sniper Mode oraz m.in. Lift of Distance i częstotliwość próbkowania. W kolejnym panelu możemy przypisać przyciskom myszki dowolne funkcje. Mamy tego naprawdę sporo do wyboru. Oczywiście możemy nagrywać także makra
Ostatnia sekcja to kontrola podświetlenia. Indywidualnie konfigurujemy dwa elementy podświetlane, na stałe wyłączone lub z efektem oddychania. Myszka bez problemu osiągnęła częstotliwość próbkowania w okolicach 1000 Hz. Jeśli chodzi o precyzję sensora, za każdym razem wynik był bardzo wysoki, powyżej 99%. I na koniec test na akcelerację wsteczną oraz interpolację. W każdej z tych rozdzielczości myszka zachowywała się bardzo dobrze, nie wykryłem żadnych niepokojących zachowań. Recenzja za nami, czas na podsumowanie testów. Tak jak powiedziałem na początku, myszka zaskoczyła mnie niezwykle pozytywnie i jakością wykonania, i samym designem, wygodą oraz przede wszystkim też funkcjonalnością, jakością sensora, no i przede wszystkim świetnym działaniem w grach. Jak widzieliście w testach, myszka poradziła sobie doskonale, dosłownie na każdym polu. W grach też sprawdzała się świetnie, nieważne czy graliśmy w Counter-Strike'a, czy w jakąś mniej dynamiczną grę, to w każdym wypadku korzystanie z tej myszki to po prostu przyjemność. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekaw innych myszek od Cougara, ponieważ występują tam modele zaczynające się nawet od poniżej 100 zł, więc takie typowe budżetówki, i mamy też bardzo zaawansowane myszki, jeszcze wyższe modele niż 550M, kosztujące po 350. Dlatego w ofercie firmy myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a jak tylko jakaś inna myszka Cougara pojawi się w testach, na pewno zobaczycie to na kanale. Więc podsumowując, wielki pozytyw, nie widzę innej tutaj możliwości jak maksymalna ocena dla tej myszki i rekomendacja kanału. Zdecydowanie Cougar 550M wskakuje do rankingu moich trzech ulubionych gryzoni. Tak więc co tu więcej dodawać, dla mnie po prostu myszka idealna. Pamiętajcie, że ceny myszek Cougara sprawdzicie sobie w opisie filmu, a za dostarczenie myszki do testów dziękuję firmie Case King. Za chwilkę jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem, z oceną, natomiast pamiętajcie zajrzeć także na mojego Facebooka i codziennie wchodzić na kanał, ponieważ ciągle coś się tam dzieje. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!